Yo, elo, siemandero, tutaj kolejny raz żaba na salony wbija na pełnym panczu. Ogólnie miałem pozdrowić ludzi na tym odcinku, ale zapomniałem sobie wypisać z postu tych, których miałem pozdrowić, a niestety nie pamiętam, bo mam chujową pamięć. Pamięć mam właśnie słabiutką niestety, ale was pozdrowię, na pewno was pozdrowię wszystkich w jakimś tam odcineczku innym z innej nagrywki, bo ja tam też sobie robię jakieś nagrywki właśnie. Jadę sobie, nagrywam sobie 3-4 filmy, potem to fajnie montuję. Ogólnie siedzę w nocy i to montuję i mi to trochę czasu zajmuje, ale dla mnie to przyjemność. Mam nadzieję, że dla was oglądanie moich filmów to też przyjemność, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, czy jest to przyjemność, czy nie jest to przyjemność. A dzisiaj kolejny odcinek Prawdy o YouTube. Dzisiaj sobie porozmawiamy o zarabianiu na YouTube, czyli o czymś, do czego wielu ludzi dąży, takich już tych większych youtuberów, no ci mniej też by chcieli zarabiać. I to ogólnie tak sobie porozmawiamy, bo zarabianie na YouTube, tam przede wszystkim reklamy, AdSense, partnerstwo, kto jakie tam ma partnerstwo. Ja mam akurat AdSense i ja ogólnie mają 105 tysięcy wyświetleń kanału całego. Mam tam 11-30 coś takiego dolarów zarobionych, więc to nie jest zbyt dużo, ale też nie byłem od początku w partnerstwie AdSense, właśnie tam w tych małych partnerstwach się ślajałem, tam Freedoma wyjąłem jakieś 2 dolary, coś takiego, ale tam też chuje krali, bo 50% zadrali, a na przykład AdSense chyba wyśle 30-40, a już takie lepsze partnerstwa typu Kurs, typu MediaCraft, to nie wiem, ale wiem, że w Kursie właśnie ma 90-10, Agora jeszcze jest, teraz jest to nowe partnerstwo, jak ono się nazywa, ale no, kurczę, nie wiem, dopiszę wam gdzieś tam w adnotacji, czy coś to nowe partnerstwo się nazywa, bo zapomniałem, tam wiem, że Maciek Blinek tam jest, no, to pewnie skojarzycie, bo tam prawilny ziomeczek jest i dzisiaj sobie właśnie o tym zarabianiu rozmawiamy, bo tutaj szedłem z tematu trochę jak ja, obkręciłem się wokół własnej osi. Ogólnie zarabianie na YouTube nie wiąże się tylko z samych reklam, bo gdyby tak było, to tylko ci czołowi youtuberzy by zarabiali, ci, którzy mają te 200-300 tysięcy subskrypcji, te ładne wyświetlenia, bo też właśnie dużo ludzi pyta, czy za subskrypcje, za łapki są pieniądze, ale nie, to nie ma żadnych pieniędzy za to. Subskrypcje to jest po prostu liczba widzów, a łapki to są po to, żeby zobaczyć, czy się filmik podoba. Łapki się pozycjonują filmik, jak wiecie, tam o tym też już dużo ludzi mówiło, więc nie muszę chyba powtarzać, na pewno oglądaliście te filmy, na których ludzie o tym mówili. I jeszcze zarabianie na YouTube, no to oczywiście będąc youtuberem takim większym szczególnie, albo nawet takim średnim, jesteśmy już jakąś tam marką. No i możemy to wykorzystać sprzedając się, no nic złego w sprzedawaniu się, przynajmniej jak dla mnie, nic złego nie ma się w sprzedawaniu. Czyli sprzedajemy się na jakieś oczywiście dobre cele, ponieważ my jako youtuberzy jakoś musimy wyżyć, bo te filmy montujemy, to zabiera dużo czasu, nagrywamy te filmy, przygotowujemy się do nagrywki, jeszcze tam rzucamy te filmy do neta, renderujemy oczywiście, no to sporo czasu to wszystko zabiera. Oczywiście to nie jest tak, że my narzekamy, że my to musimy robić, bo my to robimy z pasji, ale to też zabiera cenny czas i jeżeli zarabiamy na tym, a nikogo nie okradamy z pieniędzy, no to w tym nic złego nie ma, bo są też oczywiście dotacje, o tym powiem później, ale właśnie dotyczące rzeczy zarabiania, no to jest tak coś jak kreflinki, w ogóle pizgaś teraz zaczął, nie wiem, mam nadzieję, że mnie słyszycie, jest takie coś jak kreflinki. Kreflinki są to po prostu linki afiliacyjne, dzięki którym możecie wy się zarejestrować, ja tam dostaję jakieś pieniądze czy inny youtuber, a wygrając gierkę, tam wspieracie te firmy, te kompanie takie reklamowe, które płacą właśnie tym sieciom afiliacyjnym za reklamowanie ich gierek. No i oni dostają jakiś tam hajs i oni jeszcze jakiś tam procent z tego płacą właśnie wam. Jeżeli ktoś się z waszego linka zarejestruje, aktywuje maila i będzie grał w tą grę. Tak chujowo to wytłumaczyłem, ale chyba wiecie, o co chodzi. No i ogólnie na tym, jak kiedyś tam widziałem, to Gimper w ciągu miesiąca zarobił 47 tysięcy złotych. No było to nawet u Grzesia ze 2G na jakimś filmie, więc naprawdę profit za takie pieniądze. No nic oczywiście do tego nie mam, bo sam namawiam do robienia reflinków, wy je rzadko robicie. Ale to po prostu reflink to jest taka rzecz, która was nie kosztuje żadnych pieniędzy, tylko tam troszkę czasu, a ci troszeczkę zarabiam. Ogólnie to ja już raz wypłacałem hajs z reflinków, raz wypłacałem to niecałe złotych, a raz tam 98, a raz 86, coś takiego i za jedne całe pieniądze kupiłem skiny, które wydałem na konkurs, a za drugie sobie do FIFA trochę dołożyłem. No i tam kupiłem FIFA, żeby was nie oszukiwać, bo jestem szczerym youtuberem. Ale za te pierwsze reflinki właśnie, które one jakby to były wy, jakby to powiedzieć wy je robiliście, właśnie zrobiliście udział w moim konkursie, a te skiny poszły do następnego konkursu. Czyli tak, czyli dobry deal, tak powiem. Pewną sprawą jest właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli sprzedawanie się dla jakichś stronek, bo jeżeli jesteśmy youtuberami, mam jakieś fajne wyświetlenia. Tutaj się udam trochę do tyłu, bo tutaj się zagubiłem takie dołki, to jeżeli mamy fajne wyświetlenia, no to możemy zareklamować jakąś stronę, na przykład teraz jest modne reklamowanie jackpotów w CS-ie, jak tron, fanpage'ów z CS-a, na przykład z betami, na przykład jakichś sklepów ze skinami i tak dalej i takie strony nam płacą albo pieniądze, albo skiny za reklamowanie, więc to jest kolejny dobry sposób na zarobek. Tak samo jak właśnie serwery z Metina, często też płacą tym youtuberom, tym, którzy kręcą Metina, którzy mają jakieś w miarę fajne wyświetlenia, w zależności od wyświetleń określoną liczbę pieniędzy za tam określoną ilość odcinków, więc to też jest kolejny sposób, który można zarobić i przy okazji wspieramy też właśnie to, wspieramy też te osoby lub te serwery lub co tam reklamujemy. Kolejną sprawą to
jest sklep z koszulkami, sklep z gadżetami, ogólnie nie muszą być to koszulki. Tam też zawsze jakiś procent dostajemy. A wiecie, koszulki fajna rzecz. Oczywiście youtuber taki już uznany, bardziej uznany. Ja o tych uznanych youtuberach, to dla mnie tacy youtuberzy, którzy mają 50 tysięcy subskrypcji w górę, to już dla mnie są uznani youtuberzy i właśnie możecie, gdy mówię uznani, właśnie takich brać pod uwagę. To oczywiście już tam gdzieś tam ludzie chcieliby mieć jakieś ich koszulki, jakieś ich gadżety. Wiecie, o co chodzi. I tam właśnie sobie zakupują z tych sklepów. No i dla tych youtuberów jakiś tam procent wpada. Oczywiście to jest wszystko zasłużone. I to jest właśnie kolejny sposób na pieniądze. Tak więc ogólnie, gdyby to tak wszystko tutaj łączyć, jeszcze kolejną właśnie, już tam może i ostatnią, może kolejną, może jeszcze coś dodam, są dotacje i subskrypcje płatne na Twitchu. To jak już ktoś streamuje, ale dużo youtuberów streamuje, więc to jest też powiązane mocno z YouTubem. Dotacje to jest takie dobrowolne wpłacenie pieniędzy na konto dla streamera, dla youtubera. Tak więc też fajna sprawa, jeżeli ktoś chce swojego ulubionego twórcę, youtubera, streamera wesprzeć, wysyła mu dobrowolnie pieniądze. Oczywiście nikt zazwyczaj do tego nie namawia, bo ktoś wysyła, jeżeli chce, jeżeli nie chce, to nie wysyła. I też jakiś to zawsze pieniądz dla tego twórcy materiałów jest. Ogólnie to jeszcze tam można by się bardziej w to zagłębiać, czyli na przykład ci więksi youtuberzy mogą płacić, właściwie im mogą płacić mniejsi youtuberzy za podpromowanie ich, czyli jak już naprawdę macie tą uznaną markę, możecie to wykorzystać do wielu sposobów, żeby zarobić te pieniądze, żeby po prostu nawet się utrzymywać. No tak dla mnie, tak obserwując YouTube'a, to myślę, że ci, co mają tak 200-300 tysięcy subskrypcji, jeżeli pójdą w dobrym kierunku, nie zmarnują swoich kanałów, to są na najlepsze drogi do tego, żeby się z YouTube'a utrzymywać. To wszystko zależy też od kontentu, od tego, czego kręcą, bo nawet możesz mieć 20 tysięcy subów i się utrzymywać, jeżeli robisz piosenki, jeżeli robisz remixy, które są filmami kilkurazowymi, że tak powiem, bo jeżeli rzucasz filmiki z gier, jakieś vlogi, no vlogi to znaczy, no może też się tak zdarzyć, że ktoś obejrzy parę razy, ale takie rzeczy właśnie jak montaże, remixy, funny moments, to są rzeczy wielokrotnego użytku i zazwyczaj one robią największe wyświetlenia, o czym mówiłem w innym filmie, więc to niekoniecznie zależy od subskrypcji. No i takich podstawowych metod zarobków jeszcze by było tyle. Pewnie o czymś zapomniałem, możecie mi w komentarzu też napisać, o czym zapomniałem jeszcze, jak można zarabiać. A jeszcze współpraca z agencjami reklamowymi, z telewizją, z jakieś tam muzyczne wytwórnie, tak jak Gimper nagrał ten teledysk, Mamiko Bombsite, a tak jak na przykład youtuberzy występują w telewizji, no to też jest właśnie metoda zarobku, ale to chyba dużo nie trzeba mówić, bo to działa na podobnej zasadzie, jak nawet u krytycznych youtuberów, tylko u takich zwykłych ludzi, u aktorów, piosenkarzy i tak dalej, że po prostu zarabiają pieniądze za jakieś występy, za jakieś tam single, nie single, ale już chyba wszystko teraz w tym momencie właśnie powiedziałem, tak więc to by było na tyle. Mojej mordy już praktycznie nie widać, ale mam nadzieję, że coś ciekawie opowiadam, że możecie sobie nawet nie odpalić jak Atora, czyli włączyć inną kartę i mnie posłuchać, jak mówię. To by było na tyle mordy, trzymajcie się, siemandera, ja już wbijam z Greonu, możecie zajrzeć do grupy, polekować fanpage'a, zrobić refineczka, o którym wspomniałem też na filmie, jak zrobicie to będzie fajnie, no mówię, będzie fajnie, taki fajniutki refinecz, jak aktywujecie go, ja mam pieniążek, wy jesteście uradowani, ja jestem uradowany, jeszcze bardziej niż wy. Elo, siemandera, odbijam z Greonu.